Pani Urszula od dziecka lubiła rysować. Niestety Wyższa Akademia Sztuk Pięknych nie chciała pani Urszuli, czego ja nie rozumiem, ale w tamtych czasach faktycznie tak było, że ciężko, ciężko bardzo było zaprzyjaźnić się z tymi uczelniami. Nie wszystkim się udawało. I najwspanialsze jest to, że mimo, że poszła pani inną drogą zawodową, to nie zapomniała swojej pasji i teraz zapraszam panią, panią Urszulę tutaj na środek i proszę nam opowiedzieć, jak to jest z tą pasją? Nazywam się Urszula Al-Hasan. To jest moje nazwisko po mężu, natomiast Masalska jest to nazwisko rodzinne, panieńskie. A używam, żeby podkreślić, skąd pochodzę i jakie geny tutaj państwo fragment przynajmniej mogą zaobserwować. Tak jak pani Hania powiedziała, nie jest to moją, nie jest moim wykształceniem żadne artystyczne. Natomiast poszłam tak zupełnie inną drogą. To było tak obok. A pasja pozostaje. I dosłownie między kuchennymi garami gdzieś tam znajduję miejsce i maluję. Dlaczego się tak domagam, żeby coś powiedzieć, albowiem przez 4 lata męczyłam tutaj artystkę językiem polskim, prawda? I muszę powiedzieć, że nigdzie nie znalazłam jakiejkolwiek takiego szkicu malutkiego, jak to uczniowie lubią pisać na kartkach różnych. W roku muszę, powiedziałam, że mogę powiedzieć, w roku 1980 skończyła naukę w liceum tu kędzierzyńskim o profilu biologiczno-chemicznym. I w tej pierwszej takiej wiadomości biologiczno-chemicznej wykorzystywała jako praca, która była w szpitalnictwie. Spotykałyśmy się, no i wiem, że ciężko wspominała te czasy. Tak. No. Ale w szkole nie mogę nic złego powiedzieć. Ja zawsze mówię, uczniowie, owszem, rozrabiają. Przychodziłam i mówię, wiecie co, to teraz 5 minut. Zapuszczamy węża morskiego i dryfujemy po fali. Mówcie, co chcecie. A potem był święty spokój, prawda? I już nie było problemu. No, te obrazy, które tutaj, sądzę, że jest to odpowiedź na tę ciężką pracę. Taka próba znalezienia sobie miejsca, prawda? No i chciałabym, żeby to tak się też stało. Żeby po prostu powiedzieć sobie, filo piękna, trwaj. Prawda.